W ubiegłym tygodniu w informacjach zaprezentowaliśmy Państwu fragment rozmowy z Juliuszem Kruszankinem, byłym piłkarzem, obecnie trenerem. Zapraszamy do obejrzenia dalszej części wywiadu. W 2005 roku, jak prowadziłem KS Częstochowa, przywiozłem do UKS-u zawodnika, który nazywał się Jakub Błaszczykowski. Ja widziałem w tej czwartej lidze, że on sobie radzi, że to nie jest dla niego liga, że może zrobić karierę. UKS grał wtedy w pierwszej lidze, czyli w drugiej, tak? Bo wtedy nie było jeszcze ekstraklasy. No i nie wzięli tego chłopaka. Takim samym chłopakiem dzisiaj grającym w Lechii Gdańsk jest Mateusz Machaj. Jak byłem asystentem Wiesława Wojno w Turze, Turek, druga liga, no Machaj robił cuda i też nikt go nie chciał, co mnie zastanawia. Franciszek Smuda miał go w Lechu Poznań, wpuścił, on miał nawet debiut w Ekstraklasie i ja się dziwię po prostu, że tego zawodnika nie pociągnęło się dalej, nie dało mu się możliwości, ja nie mówię, że w Lechu Poznań, ale w jakiejś innej drużynie w Ekstraklasie grać i on by miał gotowca, środkowego pomocnika na Mistrzostwa Europy, a przyznam szczerze, ja takiego zawodnika dawno nie widziałem, środkowego pomocnika i zobaczycie Państwo, że to będzie w przyszłości podstawowy zawodnik reprezentacji Polski. Mateusz Machaj, on gra teraz w Lechii Gdańsk. Próbuję się coś zrobić w tej chwili, bo nie ma wyników w piłce nożnej, bo o tym przecież mówimy. Pani minister próbuje coś zrobić. Natomiast ja powtarzam, jak ja zaczynałem grać w piłkę nożną, miałem 11 lat i przyszedłem do UKS-u, ojciec mnie przyprowadził do UKS-u Łódź. Był nabór około tysiąca chłopaków, z tego zostało trzy grupy zrobili. Ale mój ojciec nie płacił za koszulkę, za spodenki, za trampki, za piłkę, za boisko. Trenerowi nie płacił, tak jak to dzisiaj, i żadnych składek nie płacił. I ja uważam, że dzisiaj wiele dzieciaków marnuje się w ten sposób, że rodziców po prostu nie stać na to, żeby dziecko dać do klubu i jeszcze za to płacić, mało tego, składać się na dresy, składać się na piłkę, kupić dziecku cały osprzęt, gdzie co dwa miesiące stopa rośnie i praktycznie buty po 200-300 zł trzeba wymieniać. Ludzi na to nie stać. Ja tutaj chylę głowę władzom Lubartowa, bo wiem, że inicjatywą pana wiceburmistrza Radosława Szumca było to, żeby stworzyć MOSiR. I to jest naprawdę bardzo dobra rzecz, bo w MOSiR-ze rodzice nie będą płacić, bo gmina bierze to na siebie. I to tylko przyklasnąć i właśnie do tego w całej Polsce powinno się wrócić, a nie łożyć wielkie milionowe sumy na seniorów. Seniorzy sobie dadzą radę. Senior zawsze znajdzie sponsora. Natomiast młodzież przy tym troszeczkę kulała. Przede wszystkim ocenia się, mając 11-12 lat chłopak, ocenia się jego predyspozycje ruchowe. No jeżeli jest to tak zwane żywe sreberko, jeżeli ten chłopiec szybko złapie różnego rodzaju ćwiczenie, prawda, to jest tak zwany talent. No ale ten talent trzeba jeszcze poprzeć ciężką, mozolną pracą, a przy tym jeszcze trochę trzeba mieć szczęścia, bo no w dzisiejszych czasach no niestety młodzi zawodnicy są za szybko wybierani z klubów. Wiem, że tutaj był też zawodnik, bramkarz bodajże, który Podleśny, który poszedł do Bełchatowa. No mnie się wydaje, że trochę za wcześnie. Ja kiedyś z Kubą Błaszczykowskim rozmawiałem i on sam powiedział, że on za wcześnie poszedł do Górnika Zabrze. Tam wpadł w środowisko, gdzie mieszkał w bursie. No wiadomo, żeby się wtopić w środowisko, trzeba z chłopakami było wyjść na tak zwane piwo. I być może no, nie żałuje tego pewnie, ale to jest jego nauczka i on teraz na pewno przekazując młodym chłopakom, czy ma wyjechać wcześniej, czy ma zostać jeszcze w danym klubie, na pewno radzi, żeby zostać w klubie i jeszcze szlifować swoje umiejętności. Tak jak tutaj Podleśny miał szansę grania w czwartej lidze, moim zdaniem junior grając w seniorach, to jest naprawdę duży krok do przodu. Gdyby on jeszcze tutaj sezon pograł, to być może by poszedł do
lepszego klubu i już jako bramkarz, który ma bronić, prawda? A w tej chwili no, chyba poszedł do Bełchatowa, tak? Młoda ekstraklasa, no to różnie bywa. No, młodą ekstraklasę niestety w ekstraklasie traktuje się troszeczkę po macoszemu. Tych zawodników się traktuje troszeczkę tak, no jak juniorów. Także no, ja uważam, że za wcześnie wyjechał z domu.